rzetelne i wyważone. Tak jest w istocie rzeczy i w tej sprawie. To pan prezydent Piotr Roman wykorzystał wymiar sprawiedliwości do zniszczenia swojego najgroźniejszego przeciwnika politycznego. Ja przepraszam bardzo, pani radna. Proszę, wyłączam. Odbieram pani głos, bo pani nie jest sądem. Sąd niezawisłym wydał. Odbieram głosu, bo pani nie może osądzać. To skoro państwo, że zacytuję jeden z ustępów uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Cytuję. Z tego wyroku pani przewodnicząca na mnie nie przedstawiła, pomimo że taki wymóg był pana wojewody Dolnośląskiego. By pani to uczyniła. Zwrócić należy uwagę jeszcze na jedną kwestię. Otóż niniejsze postępowanie stanowiło przede wszystkim narzędzie pewnej rozgrywki politycznej. Piotr Roman zawiadomił o przestępstwie dopiero 2 lata po jego dacie, w czasie gdy rywalizował w wyborach samorządowych o stanowisko prezydenta miasta z oskarżonym prezydentem. Ja przepraszam bardzo, pani radna. To mi dotyczy absolutnie niczego. Się w działanie oskarżonych przestępstwa. Ogłaszam 5-minutową przerwę, odbieram pani głos, bo to jest wywód z osobu obywatelskiego, a nie prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zabronił wręcz prowadzenia jakiegokolwiek postępowania, gdyż prowadzili oni działalność państwowo-twórczą. Rozumiem, że spłacenie prywatnych długów pani Beger z funduszy parlamentu to byłaby działalność państwowo-twórcza, bo pozwalałaby po przekupieniu poseł Beger utrzymać PiS przy władzy. I ostatni już cytat z uzasadnienia wyroku. Czyn oskarżonych stanowił wypadek mniejszej wagi. Do takiej oceny skłania właśnie ustalenie, że do podpisania porozumienia nie doszło. Przewidziane w nim korzyści osobiste nie były znaczne, a co więcej, nie ma podstaw do przyjęcia, iż mimo odmowy spełnienia przez Piotra Romana zawartych w porozumieniu Wysoka Rado, wznawiam obrady sesji. Proszę skończyć, pani radna, albo wyjść, bo panią wyproszę, bo wznawiam dyscyplinę sesyjną według statutu. Proszę pana, te pani apele i rozmowy może pani. Proszę przestać zakłócać czynność rady, bo każę panią wyprowadzić. Proszę
policję. Proszę przestać, bo jest policja sesyjna. Statut miasta mówi jednoznacznie. Przewodnicząca prowadzi radę, jest policja sesyjna. Oświadczenia pani może wykonywać. Proszę panią, w tym. Czy pani radna sobie życzy, żeby Straż Miejska panią wyprowadziła? Czy pani radna życzy sobie, żeby Straż Miejska wyprowadziła panią z obrad? Ja bardzo proszę, panie sekretarzu, o wprowadzenie. To nie jest koniec tej sprawy. Nie. Nie, już, nie, nie. Nie można terroryzować jedna osoba radę. Proszę państwa, jedna osoba nie może terroryzować radę, naruszać statut Rady Miasta, który mówi jednoznacznie o dyscyplinie sesyjnej. Pani w ogóle się nie stosuje, zakłóca spokój rady i nie pozwala mi prowadzić sesji. W związku z powyższym, jeżeli pani sobie nie życzy, proszę opuścić w takim razie salę. Pani przewodnicząca, bardzo proszę o zwołanie przewodniczących klubu na przerwę. Nie ma tego klubu, który tak. No, są przewodniczący klubu. Proszę zwołać przewodniczących klubu, bo ponieważ nie możemy debatować w takiej sytuacji. Dobrze, już skończyła. Przechodzimy na głosowanie wysoka rady, punkt 8.1. Nie, ja nie rozumiem, dlaczego pan wiceprzewodniczący się wtrąca, kiedy pani przewodnicząca prowadzi obrady. Józefa Burniaka, proszę państwa, ja dzwoniłam do Urzędu Prawnego Wojewody i powiedziano mi jednoznacznie, obojętnie jak, jeżeli nie będzie ten pan, bo z mocy prawa jest taka ustawa i my musimy, to ja będę zwracać dietę za pana radnego. Ja nie będę zwracać diety, bo nie ja ustanowiłam prawo i nie ja ustanawiam prawo. Jeżeli ktoś chce ustanawiać prawo, niech idzie do Sejmu. Proszę, kto jest za punktem 8.1, za odwołaniem, za stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnego pana Józefa Burniaka? To jest po prostu. Proszę. Kto jest za projektem uchwały? 10. Kto jest przeciw? 2. Kto się wstrzymał? 5. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 10. 5. Jedna nie brała głosowania. Dziękuję. Uprzejmie stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały. Rzetelne i wyważone.